Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii o World of Tanks. Omówmy World of Tanks właściwie i dzisiaj będą wielkie newsy, ponieważ bardzo dużo ofert tu jest. Wszystkie Wam omówię z grubsza, a konkretnie te, które są najlepsze. Czyli oferty. Oferta specjalna 18, urodziny Wargaming, sklep premium, legenda powraca, Gamescom 2016, streamerzy wrócili do miasta. Eksportowy sezon letni sierpień, konkurs 18 Wargaming, ze względu na 18 rocznicę Wargaming, poziom 8 tygodnia FSM 50 ton, wrześniowy wierzchołek drzewa, czas zagłosować, wierzchołek drzewa E50M, premium oferty na sierpień 2016 rok. I najpierw o to będzie, czyli oferta specjalna 18 urodziny Wargaming. Ze względu na 18 urodziny Wargaming w WoCie naprawdę bardzo dużo się zmieni. Bardzo dużo będzie rzeczy dodanych przez ten weekend właśnie, ze względu na tą 18 rocznicę. Jak każdą rocznicę, Wargaming darzy nas czołgiem premium, w tym przypadku czołgiem drugiego poziomu T-45. Czołg bardzo słaby, nie wiem czy w ogóle będzie się dało nim grać. Najlepiej jakby podarowali czołg czwartego poziomu, nawet piątego, za takie rzeczy, czyli rocznice, a za święta by może mogli podarować zwykłe. Ale właśnie, w ten weekend świętujemy 18 urodziny Wargaming i oferty są w sklepie premium. Niemiecki Bulldog jest FCM 50 ton i różne inne rzeczy. Na przykład w weekend obowiązuje 3 razy PD załogi za każdą bitwę. Bardzo fajnie, szkoda, że niezwykłe. Wszystkie czołgi od 6 do 7 poziomu. Wszystkie to w sensie w garażu i w sklepie premium, nigdzie więcej. 30% zniżki. Więcej wolnego doświadczenia dla załogi. 50% zniżki na zerowanie umiejętności załóg, bardzo fajnie. Zerowanie i wykręcanie innych rzeczy. 50% zniżki na wyposażenie, ostatnio minęło, nie wiem czy ktoś kasy ma, ale wyposażenie może kupić sobie, bardzo fajne. Oraz 50 zniżki na miejsca w garażu, to jest bardzo fajne. Nie jesteście pewni co oznaczał ikony. Przesuńcie o tak i zobaczcie co one oznaczają, jest ok. I teraz pędzimy dalej, zobaczymy co tam Wargaming dalej dla nas przygotował, bardzo fajnego. Różne rzeczy będą, nie wiem czy ekran jest dobrze ustawiony, ale raczej nie. Chociaż raczej tak, zaraz zobaczę. Jeszcze zresztą, nie wiem czy nie zmusi to nagrywania, widzicie. Okej, nagrywanie cały czas się nagrywa, jest dalej. Jesteśmy już ustawiony, dobry ekran jak widzicie. Nie powinno być w ogóle problemu, wtedy był trochę gorszy, ale teraz jest ok i dobry. Więc mamy te oferty. I żeby zdobyć czołg T-45, czołg poziomu drugiego, to trzeba zdobyć mi miejsce w garażu. Muszą być tylko bitwy rozsądowe i raz na konto. Wygrajcie bitwę, znajdźcie się w dziesiątce. Gracze w swojej drużynie podglądają zdobytego doświadczenia podstawowego. Bez jakichkolwiek premii, więc bardzo fajnie. Oczywiście na premiach można grać, tylko premie się nie będą po prostu liczyć. Także Bulldog, znaczy Elek PZ M41 90mm GF, którego odcinek też zrobiłem, możecie zobaczyć na moim kanale. Tu mamy bardzo fajne oferty. I ten T45, już przechodzimy na niego. Pojazd premium drugiego poziomu. ZSRR czołleki. Prawdopodobnie zastępował T-60. Pamiętacie czołg T-60 chyba w WoCie. I co tu mamy? Obrażenia 47, czyli 50 mogą być. Szybkostrzelność 16,7, czyli ładowanie gdzieś koło może 4-3 sekund, więc nie jest źle. Chociaż to już są drugie i trzecie i czwarte tiery może nawet. Nie wiem jakiego matchmaking, bo on jest nowy i nie będzie w mojej ciekawej stronie. Penetracje 51 na podstawowych wystarcza do trójek, 84 do czwórek. Nie powinno nas dalej rzucać. Czas celowania jest słaby. Celność też jest słaba. I co tam, pojemność amunicji 66 stóp, to nie patrzę. Pancerz kadłuba i wieży beznadziejny. Gorszego się nie da. Wszystko by w niego wchodziło. Prędkość obrotu niesamowita. Prędkość obrotu wieży trochę gorsza. I prędkość także może być jednak za mało na czołg lekki. I mamy jeszcze coś niesamowitego, to którego zazwyczaj nie było, a więc konkurs 18 Wargaming. Aby uczcić naszą 18 rocznicę,
rozpoczynamy kurs w każdej grze i gwarantowanymi nagrodami z różnych miejsc. Jeśli bierzecie w niej udział od 6 sierpnia do 12, od godziny 0 do 12 sierpnia i zdobyliście to najmniej 1800 bazowych PD w sumie z jakby bez premii. Możecie grać z premiami, ale to się liczy bez premii. I czwarty poziom lub wyższy, ale nie może to być czołg premium. Uczestnicy, którzy uzyskają 18 najwyższych wyników, zostaną nagrodzeni pojazdami premium. Pierwsze miejsce, typ 95. Typ 59, bardzo fajny czołg. Med. IS 3A, najlepszy, bardzo dobry czołg premium, bardzo podobny do ISA 3, bardzo dobry. I trzecie miejsce, PZ58, MUC, także daje radę. I to jest bardzo fajne, tu jest pokazane jeszcze. Nie ma ograniczeń w liczbie nagród, począwszy od 51 miejsca. Jeśli przekroczycie 51, ale zadacie w bitwie co najmniej 1800 obrażeń podstawowych, to dostaniecie co najmniej jedno konto premium z szansą nawet na tego typa 59. Punktów doświadczenia bazowego właśnie. Zostaje wynagrodzone co najmniej jednym dniem konta premium, zależnie od wyniku. I mamy tu, aby wziąć udział w bitwie, należy tylko stoczyć bitwę, zdobyć 1800 bazowych PD w jednej bitwie. Ranking zostaje ustalony na podstawie PD. W przypadku dwóch graczy liczy się większy damage. Musicie używać pojazdu standardowej premium czwartego poziomu, bez premium, żadnych premiumów. Liczy się tylko doświadczenie bazowe, bez żadnych premii. Liczą się tylko bitwy losowe. I plutony są niedozwolone. I to jest super ze względu, tu jest gdzieś napisane, że jak ktoś na przykład ma najwyższe wyniki, wiecie, jak ktoś dużo gra i ma najlepsze wyniki, może ściągnąć wszystkie premie. Za pierwsze, drugie, trzecie miejsce i 18 kolejnych. Ponieważ nie liczy się jeden wynik, tylko są dane ściągnięte z serwera i może naprawdę kilka z tych wyników zgłosić i kilka nagród wygrać. I jaki jest fajny ciąg? Według mnie, ja bym startował o czołg i strzymam, bym chętnie o niego startował, ale już go mam. Bym startował chętnie o czołg niesamowity 88 mm pak 43 The Chat Tiger, czyli 8,8 cm. Bardzo fajny czołg 8 poziomu z matchmakingiem do 9. Jego pancerz, nie licząc włazu karabinowego, który znajduje się tutaj, naprawdę jest niesamowity. Nie licząc dolnej płyty i nie licząc wieży. Bo tak, dolna płyta wpuszcza od tam 215, garnek od 175, czy tam od 200, a wieża wpuszcza od 300, ale naprawdę jest bardzo dobra. Bardzo super czołg. KW-5 także super czołg, premium 8 poziomu. Niby nie ma pancerza, ale wierzcie mi, jeśli nie trafi się w garnki i tutaj w tą wieżę, to naprawdę możecie się odbijać od niego nawet tierem 9, więc naprawdę jest bardzo trudne. Matchmaking jego do tieru 9. Bardzo fajny premium, która jest słaba lufa, ale jest ciekawy. I ja bym jeszcze szedł na czołg, bardzo bym szedł, znaczy nie. Najbardziej z tych to bym szedł na czołg PZB2, ze względu na jego matchmaking do tieru 4. Naprawdę premium o niewiarygodnej lufie, granie na goldzie czy bez golda, nie powoduje żadnych różnic. Penetracja bliska podstawowych 52, na goldzie 90. Naprawdę to jest niewiarygodne. Nawet gold mało kosztuje, więc tu się sporo zarabia i wielka jest radocha tym czołgiem. Po prostu wszystkie czołgi miażdży. Jeśli nie natkniemy się na czołg, na przykład Valentine 2 lub na przykład B1, to nie trzeba nawet golda ładować i wszystkich i tak zbijamy. Losuję go maksymalnie do czwartych tierów, więc może nawet spotykać pierwszy tier i drugi, więc to jest bardzo fajne. Bym w drugiej kolejności startował czołg T28 Weave F30, ze względu na jego penetrację bliska podstawowych sięgając o 160. Naprawdę ta czwórka jest w stanie od przodu przebić tier 7, a losuje go tylko do tierów 5 albo 6. Na goldzie jedna penetracji więcej, więc nikt by nie ładował golda do tej lufy. No bez przesady, za słabo by było. A więc jak już mamy wszystko. Gdzie ten czołg mi zniknął? Tutaj jest. Tu. I właśnie, niby nie ma pancerza, taki jak T28, ale naprawdę jego lufa miażdży wszystko bez golda. Do tierów 7 jesteśmy w stanie przebić. Lufa niebotyczna jak na ten tier.
Na trzecim miejscu bym szedł na naprawdę ISA 2 Berlina, ale mam fałkę. Nie mam fałki, więc bym na nią szedł siódmy poziom. Była do kupienia. Tier 7 bardzo fajny z matchmakingiem do tierów 8 czy 9, chyba do tierów 9. Penetracja na piskach podstawowych, a uszkodzenia, no to ja zrobiłem niezłe rzeczy. Uszkodzenie pociskiem standardowym, pociskiem penetracja pociskiem premium, a no tak, no przecież. O, gdzie jest penetracja pociskiem podstawowym, uszkodzenia pociskiem standardowym i penetracja, ok. Penetracja 55, nie ma penetracji, ma 80 penetracji, więc tu są problemy. Ten czołg nie jest w sprzedaży. Ten też nie jest. Nie jest sprzedany. A no właśnie. I tu mamy 16 miejsce. Jakieś błędy się trafiają. On ma penetracji właśnie o na podstawowych. 120, więc bardzo ładną penetrację ten czołg ma. Bardzo ona jest dobra. 120, sorry, ale z szóstkami bez problemu przebijamy. 160 ładujemy, przebijamy nawet 7 tiery od przodu. W trzeciej kolejności bym szedł na fałkę 1503, niemiecki czołg ciężki 7 poziomu, charakteryzujący się nawet dobrym pancerzem, słabym pancerzem wieży, penetracją w bliskach podstawowych 203, przebijającą 8 bez problemu, oraz 240 przebijającą, oj 237 przebijającą 9 bez problemu. Naprawdę to jest bardzo fajny czołg 8 poziomu. I te właśnie czołgi polecam, są też inne nagrody, no jedna osoba może zgarnąć nawet wszystkie. Ale ich liczba jest nieograniczona, znaczy ograniczona. Tak, ich liczba jest niestety ograniczona, w zależności od miejsca. Czyli takie same wyniki, liczy się damage, później coś innego i coś innego. Ale naprawdę, według mnie warty uwagi jest czołg IS-3A. W pierwszej kolejności B2, w drugiej T28 WIF F30, w trzeciej kolejności IS-3A. W czwartej kolejności za to pałka 4503, w kolejnej kolejności na nich będzie Grasów, IS-2 Berlin, następnie KW-5, Ija Tiger, PAK-43, 8,8 cm, naprawdę bardzo fajne czołgi, ale tu mówię, nic nie powiem, co jest dobre. Jest bardzo fajnie, to się opłaca, nie trzeba grać samemu, po prostu trzeba, jest ok. I jeszcze wrześniowy wierzchołek drzewa. Możemy zagłosować na ten Dnia Niszczyciela poziomu 10. Jak na niego głosujemy? Logujemy się i tu mamy pokazane. Najwięcej zagłosowało na Grilla, bo jest 33%, ponad 1/3. Obiekta 268 mniej. W drugiej kolejności na E4, także fajny czołg. Dla mnie jest bardzo fajny czołg Grill. E4 też jest fajne. E3, MX-50 Forsz. FV215 B183. Właśnie najsłabszy to czołgi ta Algida, czyli FV4003 Stage 2, ze względu na wieżę, która wpuszcza wszystko z każdego czołgu, nawet i z burzaków za fulla. Naprawdę takim FV-em możemy przyładować bez problemu go na raz, prawie. I jakie? Ostatnie, reszta czołgów jest bardzo dobra i radzę zagłosować, bo to bardzo jest fajne. Oferty w sklepie premium chyba nie przybyło ich, ale możemy z ciekawości zobaczyć, nie patrzyłem. Patrzyłem, dzisiaj były, a czy się pojawiły nowe? Wątpię. Ale właśnie te czołgi w garażu będą tańsze. Pojazdy. Sklep premium właśnie. Czołgi od 6 do 7 poziomu będą tańsze. Czy na przykład taki niżej. Su-122-44, AT-15 i inne. Od tieru 7 do, od tieru 6 do 7. Te niższe już niestety nie. Ale te naprawdę są ciekawe. Według mnie najciekawsze z tych czołgów, co teraz są, i na nich zniżka jest, to Su-122-44, AT-15A, Heavy Tank No 6, bo to Tiger. Bardzo fajny. No i nie wiem, jakieś inne jeszcze czołgi też są fajne, więc też polecam, ale najbardziej cieszę się z oferty tej. A więc duże, można po prostu konkurs 18-kowy, że można te czołgi po prostu wygrać. Zawsze marzyłem o czołgu B2, najbardziej po czołgu KW-220 marzyłem o czołgu B2.
w następnej kolejności o innych, ale także o T-28, V4503, a także innych czołgów, których tu nie ma. I bardzo fajnie, jeśli ktoś ma czołg Pałkę K, też bardzo fajny czołg, który może przeładować i nie jest czołgiem premium. Taka S-tówka z lepszym pancerzem i mobilnością, ale z mniejszym czasem przeładowania o sekundę, dłuższym znaczy. Naprawdę bardzo polecam robić tą misję i także inne korzystać z tych ofert, bo po to są. T-45 czołg, jak się ma, można go sprzedać i za to dostaniemy miejsce w garażu i trochę tam podstawowych, ale najpierw zalecam nim pograć, bo czołg może być naprawdę bardzo fajny. A tymczasem myślę, że mi się podobało, nie będę więcej ględził. Komentujcie, subskrybujcie, a także oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!